Witam serdecznie wszystkich widzów w kolejnym odcinku z serii Jubileuszowe Bitwy. Dziś też w zasadzie na kilka godzin będzie mecz Polska-Francja na Mistrzostwach Świata. Wyszliśmy z grupy, no i teraz bardzo, bardzo ważny mecz, chyba ćwierćfinał, gdzie pokaże Polska, czy tak naprawdę potrafi dobrze grać efektywnie, czy jakoś tam to się mówi, bo w grupie wiadomo, no grała troszkę ta Polska, moim zdaniem słabo, no ale nieważne, jubileuszowe bitwy, czyli jubilata, mów mi księciu, za chwileczkę rozegra swoją 40-tysięczną bitwę. Witaj! Witam Fajo, witam również widzów. Mów mi księciu, czy ty już kiedyś coś tam u mnie występowałeś? Nie występowałem, to jest mój pierwszy raz. No to tak tradycyjnie, jakbyś mógł powiedzieć, dlaczego... Wyspowiadać się z nich. Tak. Dlaczego każesz mówić na siebie księciu? Wiesz co, to wszystko się zaczęło od tego, jak parę miesięcy temu założyłem z kolegami, z którymi grałem w Plutonach, założyliśmy klan. Polska Liga Dzbanów, ale już usunęliśmy klan ze względu na to, że mało osób było i... Nazywałem się wtedy Prince of Pitchers, czyli po angielsku Książę Dzbanów, jako bo ja byłem dowódcą. I od kiedy przyszedłem do klanu, w którym teraz jestem, wszyscy mówili mi księciu i postanowiłem zmienić spolszczycznik. I jakoś tak zostało i zostanie raczej. A jeżeli chodzi o te mistrzostwa, czy śledzisz mecze, czy interesujesz się tym turniejem? W miarę tak, ja za bardzo nie śledzę piłki, ale jak nasi grają, to staram się zawsze oglądać. Ostatnio graliśmy z Argentyną i jakimś trafem się udało przejść, mimo dwóch strzelonych bramek ze strony Argentyny. No zobaczymy. Może to była taka taktyka naszej drużyny, żeby wyjść z tej grupy nawet kiepską grą, dużą obroną, ale wyjść, ale teraz... To jest taki jeden ważny mecz z aktualnymi mistrzami świata, Francuzami, więc no zobaczymy, może będzie dobrze. No ja tak, na pewno trzymamy kciuki jak najbardziej za nasz kraj, także zobaczymy jak to wyjdzie. Jeżeli chodzi o grę World of Tanks, 9 lat, jak widać tutaj już twoje konto ma, infografika wskazuje na to, że no, grasz każdym rodzajem czołgów, nawet tam trochę bitew artyleriami, ale najwięcej czołgi ciężkie i niszczyciele czołgów. Nadal tak raczej te niszczyciele i czołgi ciężkie to tak, są... dokładnie, niszczyciele, ale ostatnio średnimi gram. Najwięcej bitew bardzo fajnym, przyjemnym czołgiem Su-100Y. Oraz ISM-7. A w tej chwili jakie są twoje ulubione pojazdy? Wiesz co, właśnie 60 TP, ale ostatnio spodobał mi się Minotauro. 10 tier z niszczycieli włoskich. Dosyć przyjemny, jak odblokowałem z 3 dni temu i zagrałem nim parę bitew i mam tam średnich uszkodzeń 3200, więc no łatwo się nim robi uszkodzenia, ma potencjał na duże wyniki. Dobra, a na dzisiejszą bitwę też tak troszeczkę pod ten ćwierćfinał, czyli polskie czołgi Lewandowski. Miejmy nadzieję, że jeżeli my teraz zagramy dobrze tymi 60 TP Lewandowskimi, to też Lewandowski dobrze zagra z Francją. No zobaczymy. Mam nadzieję, że też będą jakieś francuskie czołgi. To jak zobaczymy jakieś francuskie tam... No to medziki, niszczymy, to oczywiście. Od razu Batchatyliona... Pykamy, dobra. Tak, czy AMX-y, oczywiście wszystko. To co, próbujemy? Oczywiście, jak najbardziej. No to jedziemy. Za Polskę pewnie. Tak jest. Jedziemy do bitwy. W tej chwili mamy godzinę prawie 13, więc zostały nam 3 godziny. Trzeba jeszcze, bo ty mówisz, że musisz do sklepu i ja też oczywiście muszę. Tak, bo jakieś, wiesz, zapasy. Tak jest. Wiesz, jak to jest. Lepiej oglądać ten mecz, można powiedzieć, na takim luzie psychicznym. Tak, dokładnie. Wędrujemy. Czekaj, to jest mapka... Cichy Brzeg, myślę, że... Czekaj, z której strony my tutaj będziemy, bo jeszcze mi się nie załadowało, ale myślę... Oj, na lewo myślę, że można pojechać. No dobra, mykniemy na lewo. Oj, co będzie, to będzie. No. Tak, postaram się. No widzisz, jest AMX, mówiłem, także... Tam...
pytali się mnie gracze w grze, w czacie, kiedy opening pudełek. No niestety, niestety nie dostałem, nie otrzymałem tych pudełek, ponieważ, no z mojej winy troszeczkę, gdyż współpracownicy społeczności, aby otrzymać pudełka, musieli się zapisać w październiku. Tam wszystko na Discordzie jest w języku angielskim. Ja tam zerkałem na tego Discorda, ale przeoczyłem niestety moment, kiedy trzeba było się zapisać. Nikt mnie tam nie poinformował, że Faja, zapisz się, będziesz miał kupę pudełek. O-o. No też dostałem spota, ale to pierwszy raz ci się zdarzyło, że pudełek nie dostaniesz? Pierwszy Pięta? Raz, tak. O, zawsze musi być ten pierwszy raz, o, już dostałem ja, artylerii. Ja też dostałem ze Splasha. Ja, nie szkodzi. Kiedyś musi nie, być tak ten bywa. Pierwszy raz. Ja kupiłem po dzisiaj 60 pudełek i wyszły dwie premki 8 tieru, ale czy to było warte tak pół na pół, ale to jest moja taka subiektywna wizja, bo... Na przykład moi koledzy z klanu kupowali po 20 i losował im 4, także... Aha! Tak, że to jest różnie, to jest loteria. Czekaj, tu jest VZ. Będzie wyjeżdżał? O Jezu, nie trafiłem. AMX jest na górze. Mhm. A w ogóle jak twój powrót do World of Tanks? Bo chyba niedawno wróciłeś, po dłuższej przerwie. Aizes. Znaczy, wiesz co, tak wróciłem nie do końca. Ostatnio znowu bardzo malutko gram. Troszeczkę teraz w pracy mam. Muszę dosyć dużo czasu przebywać w pracy. Od rana, czasami od drugiej do 14 i później już nie chcę się za bardzo grać. No tak, to jest normalne. Jestem szkolony na nowej maszynie w Cartoon Packu. O proszę. Tutaj tutaj VZ-a się wychyla, ale oj, jest T75 i myślę, że można by tutaj go trzasnąć, jak się uda. Tylko ten Tedek tam. Tak, wie właśnie. O, już tam dostaję. Dostał. Dobra, ja mu tam schaeczka pierdolę za chwilę. Tak, pierdolnie, bo należy się. Ja też myślę, żeby na hajki nie przełączyć, ale jestem na 75 właśnie. Oj, nie tylko. Może ta VZ-a? Dobra. No lekko tutaj nie będzie. O, Arta pięknie pomaga, bardzo ładnie. Czekaj tego MX-a. Badger nie przebił. Aj. A MX jedzie na ciebie? O lol. Wszyscy jadą na nas, ale wiesz co? Może coś tutaj się uda jeszcze ugrać. To jest z tyłu jeszcze. Standard B. Oj. Co on tu jest? O matko. Widać, tutaj będzie zacięta walka o przetrwanie. Czekaj. Bieg! Ty, ale będzie skapowane. Skapowane, ale ważne, że wygrana. Wiesz co, ja tutaj jeszcze podjadę. No, w zasadzie... Bo Issa. Is jedzie po mnie, ale postaram się, żeby nie przebić. Kurde, ja mam mało obrażeń, no trudno. Powali trudno. O, no patrz. Dobra, jednego dorwałem przynajmniej. A, ciebie niestety zniszczyli, tak?
Tak, ale nie szkodzi, bo udało się postrzelać coś, także nie czuję urazy. No, ja zagrałem strasznie kiepsko, ale jak już mówiliśmy, no jesteśmy myślami teraz przed meczem. Tak, zagłębieni w naszą przyszłość, tak naprawdę. Jest. Słuchaj, mimo tego, że mam mało obrażeń, to jeżeli chodzi o exp, mamy dwa najlepsze expy. Patrzcie, ty masz... No proszę. Ja mam tylko 900 obrażeń, a mam drugi exp w drużynie, głównie dlatego, że trochę po spocie tam, ale ty też masz po spocie. Tak, po spocie też się coś trafiło. Ale patrz, dziwna sprawa, nie? Ty masz 4000 obrażeń, prawie tyle samo po spocie, ja mam 900 obrażeń, a mamy no w zasadzie no prawie podobne dosyć expy. No nie wiem, jak to tam się liczy. No jest dobrze, dwóch najlepszych... Dla mnie czasami Wargaming dziwnie liczy, tak między Bogiem a prawdą dziwnie liczy ten exp, ale no jak tak musi być, to tak musi być. Ja no, nie będę się wykłócał. Słuchaj, najlepsze obrażenie zrobiłeś wśród obydwu drużyn, więc no pokazałeś, że jesteś najlepszy w tej bitwie. Powiem ci, to było moim założeniem, żeby w jubileuszowej trochę się pokazać. No, ja tak trochę się usprawiedliwię, że czemu tak mało zrobiłem. No chciałem, żebyś ty zrobił dużo. Nie żartuję. No dziękuję bardzo, nie trzeba było. Dobra. Myślę, że to wszystko, bo trzeba ruszać na sklepy. O, dokładnie. Oj, koniecznie. Koniecznie. Do tych oczywiście, co są jeszcze otwarte. No, ja do żabki. Oj, do żabola to koniecznie. Do żabola jak najbardziej. To jeszcze raz bardzo dziękuję. Ja jeszcze również. Jeszcze raz przepraszam tych, którzy myśleli. Głównie przepraszam siebie, bo ja tak naprawdę no chciałem dostać. Wiem, że nie zasługuję, ale te 200 skrzynek, no kurde, fajna sprawa, nie? Bądź tak, jeśli byłeś grzecznym chłopcem w tym roku, to powinieneś był dostać. No, ale napisałem do tam osoby z Wargamingu, że zapomniałem się zapisać, on powiedział, nie ma szans, chłopie, za późno, nie? Więc, szkoda. No, jeszcze za czasów Falatiego, to ja myślę, że wszystko by było załatwione. Tam Falati to... Falati jest w Wargamingu, to on by to załatwił, ja, tak? No ale niestety Falati już... No już nie jest w grze World of Tanks. Dobra, jeszcze raz bardzo dziękuję. Na koniec może jeszcze chciałbyś kogoś pozdrowić. Wiesz co, w sumie tak, chciałbym pozdrowić siostrę Agnieszkę, szwagrę Kamila i mamę Zofię. I siostrzenicę Hanie w zasadzie. Też. Wiesz, jak rodzina najważniejsza, tak. Tak jest. No, prawdopodobnie tego nie zobaczą, ale również bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję wszystkim za uwagę. Trzymamy kciuki za Polaków dziś. Napiszcie w komentarzu, jak wystawiacie. Ja wierzę w to, że zagramy dobry mecz, że będzie fajny mecz. Jeżeli przegramy, to w dobrym meczu. No zobaczymy. Nie chciałbym przegrać w chujowym meczu, no. Ja też nie chciałbym w chujowym meczu przegrać, to jest... Nie, trzymamy kciuki za Polskę. Polska jest siłą. Ostatnio wczesny pokazał, że da się obronić karnego Messiego nawet, także murem za szczęstym. A można nieźle teraz wygrać na tych... Jak to się tam... Stawia kasę na tych na betach chyba? No nie wiem dokładnie, ale kumpel mi mówił, że jeżeli 7 strzałów obroni szczęsny, to będzie bardzo wysokie coś tam. No nieważne. To tyle. Dzięki, trzymajcie się, do zobaczenia.